Hej ludziska, z tej strony wasz humor Manoni, a my gramy dalej w Epic Battle Fantasy 5. Powiem wam, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się wcześniej działo, ale tym razem postanowiłem zadziałać, ponieważ nie wiem z jakiego powodu, kiedy gra przechwytywała mój kursor, zamiast znajdować się na przykład w tym miejscu, jak teraz pokazuje na mapa, znajdował się gdzieś tutaj. Niestety nie dało się tego trochę odratować. Znaczy zwyczajnie mi się nie chce tego nagrywać jeszcze raz. Bo pierwszy odcinek według mnie był taki całkiem dobrze zrobiony. Niestety zostanie. Może kiedyś jak mnie namówicie, to zrobię jeszcze raz ten pierwszy odcinek. Ale nie gwarantuję tego. Bo na razie mam po prostu masę innych gier, które chciałbym ograć na kanale specjalnie dla was. Boże, nie pamiętam, gdzie skończyliśmy tutaj. Nie pamiętam nawet, jak to miejsce się nazywało. Ale bodajże byliśmy poza lasem teraz. I naszym celem... Nie mam żadnego pojęcia, co jest naszym celem aktualnie. Dzikie tropiki. O, jesteśmy w dzikich tropikach aktualnie. A, i po prostu musimy dojść tutaj. Dobra, ja już kumam. Tutaj jeszcze tylko nacisnę sobie, bo widzę, że mi tutaj coś miga. Mamy piperko. Znowu. To odkryliśmy. Nie wiem, czy z nim walczyliśmy. Ale na rozgrzewkę sobie zawalczę. A, mamy efekt. Kurcze. Czemu to jest zawsze kurczak? No? Nie mam żadnych wodoodpornych ciuchów. No cóż. Mamy właśnie wilgoć. Otrzymywane obrażenia od gromu i lodu są zwiększone o 50%, a od ognia zredukowane o 50%. Zatem użyjemy najprostszych naszych zdolności. Użyjemy wstrząsu. Zwaliło go z łap, gdyby jakiś... Zwaliłoby go z łap, gdyby jakiś miał. Myślę tutaj o naszym mięsku. O! Mamy coś nowego. Mamy zubaty, można by tak powiedzieć. Nie ten atak. Chcę użyć ataku ze skokiem, żeby... A, ten całkiem... Jak na nas wrzasnął. No gdzie mi bez łapa atakują wszyscy. No i zatruł mnie jeszcze. No cóż. Użyjemy zatem ponownie zdolności. Aż użyłbym tego. Użyłbym... Boże, nie wiem teraz jak to było. To premia do ataku fizycznego. Czas przygotować potężny atak. Użyjemy szermierki na... Dobra, nie użyję tego samego ataku. Nic niestety, się nie udało go zabić. O tym przeciwniku zaraz się dowiemy więcej. Mam zamiar go schwytać. Jak już dobrze pewnie wiecie. Z wszystkich poprzednich przeciwników. Na przykładzie wszystkich innych poprzednich przeciwników. No tak. Sam nie pomyślałem o tym, czy to jest logiczne. Fajnie, nie wiedziałem, że mogę to zrobić. Właśnie walnąłem w ziemię tak mocno, jak tylko mogłem. A, okej, myślałem, że skomentuję to jakoś inaczej. I po krzaczku jednym. O! I zaatakował od razu tego? No proszę. To być może już się nam uda go złapać. Użyję zatem mata. No i się udało. Krwawy gacek. Krwawy gacek. Wściekły nietoperz jaskiniowy wysysa punkty życia przez ugryzienie oraz zaraża zabójczym wirusem. No, wirusa na razie żadnego nie otrzymaliśmy. Zaatakujemy ponownie tutaj krzaczka. I dostaliśmy kolejne jakieś tutaj rzeczy. Mat jest tutaj nam podtruty, ale już nie na długo. Dobra. Muszę na tobie gejzeru. Zadziałało bardzo dobrze. I na krzaczek. I już to powinno załatwić sprawę. Tak jak mówię. Wygrana kolejne pedeczki. I kolejne hajsiwa. To była taka mała rozgrzebeczka. Zajrzymy w takim razie na prawą stronę. Co my tu będziemy mieli? Hej! Obaj stajemy się coraz lepsi w wycinaniu wrogów. Może powinniśmy nauczyć się kilku nowych ataków w menu zdolności? Miał? Miał? Tak! Sądzę, że to
Sądzę, że w ten sposób wykorzystuje się punkty zdolności, które zdobywamy po walkach. Okej. Okay. Zatem można coś zobaczyć. Możemy rozwinąć jego gejzer i możemy rozwinąć również wstrząs. Ale ja rozwinę pokrzywy, ponieważ nie mamy żadnego ataku z trucizną. Mimo, że trucizna nam chyba za mocno się nie przyda aktualnie w tropikach. Ale i tak warto. Bez łapa mamy tego całkiem sporo. Mam szał. Nakłada na sojusznika lub wroga efekt szał, sprawiając, by stale atakował ze zwiększoną mocą. Cieniste cięcie mamy jeszcze. Piorunujące pchnięcie. Jako, że sporo wrogów miało coś z efektami wodnymi. Znaczy, może nie miało coś, ale po prostu w sporej mierze byli oni podtopieni. Użyjemy piorunującego pchnięcia. Zaawansowany gromowy atak. Uderza pojedynczy cel 3 razy, przenosząc się na kolejnego wroga po śmierci celu. Nie mamy. Z przywołania jeszcze tylko spojrzymy, co nam tutaj robi. Gacek wysysa punkty życia z celu za pomocą prostego ataku bio, a następnie przekazuje je przywołującemu. Okidoki. Kolejna walka. Jeśli gra chodzi zbyt wolno, to możesz obniżyć ustawienia w opcjach. Możesz teraz zmienić się od razu w lewym górnym rogu ekranu. Tutaj. Twórca będzie się musiał gęsto tłumaczyć, jeśli będę poruszał się z prędkością 10 FPS-ów. Twórca. Nie ma to jak powiedzieć twórca, kiedy sam jesteś, kiedy sam grasz twórcą. No proszę, nie mamy żadnego z tych skłapanych. No moi drodzy, ponownie będę musiał się niestety zabawić w łapanie. Nie spodziewałem się, że to go dobije. Użyję tego skanowania, bo nie pamiętam kompletnie, na co byli nieodporni. Bodajże na pewno na ogień. Defensywnie wrogowie są najgorsi. Defensywę nam tu przeszedł. Ale ma za to tylko obronę magiczną. A bez łap jak się chowa pod pudełkiem, specjalnie przed tym deszczem. Właśnie. Drewniany totem, energiczny maluch wykonany z drewna. Chciałby być tak wysoki jak prawdziwe drzewo, ale to raczej się nie uda. Ma minus 50 do obrony przed tym, przed trucizną. Nie spodziewałbym się tego. I pniakowy brejak. Niewyraźne stworzenie, które wydrążyło i opętało niewinne drzewo. Wykorzystuje mieszankę mrocznych i ziemnych ataków. I jest nieodporny na prąd i... nie mrok, tylko... światłość. O, światłość, zabrakło mi słowa. Użyję szybkiego cięcia na tym. Też się tego nie spodziewałem. Ale szybko! No, nie ma kapitulacji. Zanim mi to skapitulujesz, ja cię złapię, drogi kolego. Mamy malinki, mamy te. I ponownie deszcz. Już pamiętam, skąd była ta wilgoć. A na niego w ogóle efekt wilgoci nie wchodzi. Bo ma odporność na to. Ma odporność jeszcze 100% na ten, na ogień. Dziwne. Zdolności takie jak ta zdają się mieć różne efekty specjalne w zależności od używanej broni. I tak nie mam czasu na czytanie opisu zdolności, więc wszystko jedno. Żeby teraz za mocno go nie walnąć, przydałoby się zrobić coś... Który mój tutaj z ataków ma najmniejsze, bo nałożymy słodkość. Bez łap będzie tutaj słodziatki. Hej, weź przestań. Nie ma potrzeby uciekania się do przemocy. Tak, powiedział mat, który zaraz przywali mu tak, że będzie po nim. Oby nie? Bardzo fajnie. Minął skapitulował, więc... Pa, pa. Mamy kolejnego. I dostaliśmy pisankę. Tym razem. Mogę powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o te pisanki i inne właśnie tego typu znajdźki. Dobra, ale zaraz, bo widzę, mamy tutaj dialożek mały. Lamerskie. Te boczne drogi są zablokowane przez błoto. Łopata byłaby naprawdę pomocna, a założę się, że jedną możemy ukraść na targu rolniczym. Musimy iść naprzód, dopóki nie odnajdziemy drogi. Czyli pewnie tam, gdzie akurat będziemy zmierzali, będzie targ. O czym to ja? Czemu ja mam tak dziurawą pamięć? Przed chwilą o czymś gadałem. Pisanki. Moment, zapasy. Nie, prowiant, stery dobrzednych nie mamy, rzemiosło też nie, to były kluczowe. O! Jajko wielkanocne. Wrogowie gubią je tylko, gdy owolują, czyli raz na rok. Wrogowie gubią je tylko w okolicy walentynek. Możesz je dać swojej mamie. To też dostawaliśmy.
I tak samo właśnie czerwone koperty. Czerwone koperty dostajemy przy początku roku. No to jajka wielkonocne oczywiście w niedaleko Wielkanocy, a że mamy teraz kwiecień, jak to nagrywam, no to jest. Oraz mamy sercową czekoladkę, czyli w okolicy walentynek. No trochę minęło od walentynek. Ale te przedmioty będą przydatne konkretnym NPC-tom, które będziemy spotykać, więc mamy tutaj ceramikę, widzę kolejną. Więc efekt po prostu został tutaj nam dodany. Dodam jeszcze szybko na mapie tutaj, bo mamy tutaj skarb do odkrycia, do którego się aktualnie nie przedostanę. I mamy kolejną walkę. Mamy ponownie pniaczki i mamy tutaj naszą roślinkę, bardzo dużą roślinkę. Liściastego przeżuwacza. Roślina uwielbia przeżuwać ludzi i odbierać im punkty życia. Bądź przygotowany na zatrucie, gdyż większość jej ataków jest bardzo trująca. No roślina, no jej. Ciup. No najsłabszego niby przeskakuje, zaatakował tego. No i mamy burło. I mamy krytyk za 30. Nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Chobotrz. Ciup, 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 ciup. Mamy to. Dorobił sobie premię do ataku magicznego. Ty niedobry, ty. Na co ty jesteś nieodporny, skubańcu? Jesteś nieodporny na ogień przede wszystkim. Ja niestety ognia nie mam, ale widziałem, że jesteś nieodporny również na ziemię. Więc dostaniesz z ziemi. Na pioruny jesteś nijak odporny po prostu. Jesteś normalny, jeśli chodzi o pioruny. A na wodę masz 150, więc z wodą nie chcemy ciebie zaatakować. Nie chcemy ciebie zaatakować normalnym naszym atakiem, ponieważ się bardziej z tego wyleczysz, aniżeli ten. O! Dostałem odznakę. Efekt przewodni. Intensywnie błyszczy. To pewnie przez to, że miał nałożoną wilgoć, a... O! Szczągluję akurat walentynkowymi serduszkami. Przez to, że miał efekt wilgoci i poraziliśmy go piorunem. Dlatego właśnie nie jestem wegetarianinem. Nie chciałbym zostać zjedzony przez swoje żarcie. Coś tu jest. I ponownie woda. Ponownie ten. Prawie został pąknięty w całości. Te dopisiki po prostu o tym, jak się czuję bez łap. Jestem samotny. Myślę, że czas powoli odbierać mu po prostu najmniejsze jakieś hapeki. Ponieważ... no chcemy go złapać. Nie proście świecie, chcemy go złapać. Bezłap nam tutaj uniknął tego ataczku. Bardzo ładnie. I ponownie kradniemy od ciebie. Ale niestety dla nas nie masz. Schwytać się uda, nie uda? Pewnie nie. No. Nie. Moment. Miau, jau, jau. Tak, to był niezadowolony bezła. Jeszcze raz od ciebie kradnę. Co z tego, że nie masz kieszeni, z których mogę grać? Będę od ciebie kradł. Jest? Nie ma? Jest? Nie ma? Nie ma. Nie tak ci się nie uda, stary. O! Nie potrafię uniknąć tych wszystkich liści. Jest ich zbyt wiele. No, ale nam bezłap tutaj się regeneruje dzięki temu, że ma ten. Mogę użyć pieszczot w ogóle. Na bezłapie. Czy wtedy on będzie atakował tylko obszarowymi, z tego co mi się wydaje. Ale żeby nie przedłużać wam tutaj po prostu tej walki, będę dalej po prostu go nawalał. Mamy go! Zdobyliśmy znowu odznakę. Poskramiacza bestii. Chyba za to, że złapaliśmy 10 bestii, z tego co kojarzę? Odznaki. Poskram silnego potwora, torując sobie drogę w górę łańcucha pokarmowego. Czyli po prostu za to, że złapaliśmy większego potworka. Tutaj nie dojdę. Ale za to mogę przejść tutaj gdzieś na prawo. O! Wow! Już nieźle zarabiamy.
Ci wrogowie po prostu sobie stoją i czekają, aż ich obrabujemy. A wokół leży tyle skrzyń ze skarbami. Miau! Tak, jesteś całkiem niezłym sojusznikiem. Myślę, że pozwolę ci zatrzymać 10% naszych łupów, ponieważ jesteś 10 razy mniejszy ode mnie i nie potrzebujesz aż tylu rzeczy. Nie jest zadowolony. Wow! Co to na Boga Kocicę jest? Właśnie, Jezus Maria, kult Boga Kocicy. To jest ciekawa rzecz, która pojawiała się w poprzednich częściach. Tego olbrzymiego czarnego kamienia nie powinno tu być. Czy to spadło z nieba? Czy to wstrząsnęło moim domem? Syczy na monolit. Tak, zgadzam się. To wygląda na jakiś zły omen. Czuję się, jakby mnie ktoś obserwował. No to przecież jedynie głupi kamień. A psik! Czemu on kichnął teraz nagle? Okej, mamy dalsze przestrzeń. Mamy tutaj jakieś zejście do podziemi. Z tego co widzę, chyba mogę... Tak, chyba mogę tam już od razu przyjść i tutaj od razu zgarnąć te skrzynie ze... Najpierw się muszę z nimi jednak rozprawić. Mamy tutaj jakiegoś nowego robaczka. Przerzucę się od razu na bezłapa i postaram się wyeliminować. No kurde, no 2 HP. Ryly. 2 HP. No cóż, użyję go szybkiego ataku. 2 HP temu zostało z kolei, bardzo fajnie. Nałożyliśmy efekt chłodu na niego jeszcze. Więc prawdopodobnie... O proszę! Zamrożenie. Cel traci turę. Więc tym bardziej powinniśmy móc go złapać. Zatem użyję tego. Użyję tej sytuacji. Nie powiem niestety, któż to był. Chociaż... A mamy go już od razu. Puchaty robak. Używa słabego bezżywiołowego ataku, ugryzieniem zarażając cel śmiertelnym wirusem. Bardzo fajnie. Ale ponownie nasz bezłap niech sobie tutaj nam poskacze. Tym razem 1 HP mu został. Oznaka zdobyta. Litość. Przez to właśnie, że postanowił skapitulować i po prostu dać mu odejść. A teraz prawdopodobnie zdobędziemy następną. Czyli bez litości. Fajnie, bardzo fajnie. Od razu w jednej walce udało się zdobyć 2 achievementy. Bez litości, czyli kiedy wróg skapitulował, to dobijamy go. Zatem chodźmy na prawo. I ponownie zawalczmy sobie z tą roślinką. W tej grze będzie multum walki. Powiedzcie mi od razu w takim razie po prostu... Zanim ja w sumie to przeczytam i zanim do tego odcinka dojdzie, to trochę czasu minie, bo aktualnie po prostu jak to nagrywam, mam zamiar nagrywać raz na tydzień odcinek, wrzucać raz na tydzień odcinek, ale będę chciał wiedzieć, chociaż pytam po prostu się osoby konkretne moich między innymi aktualnych moderatorów na grupkach, co sądzą o tym właśnie, żebym pomijał niektóre walki. Mogę w ogóle użyć rozpłatania, ponieważ nie widzieliście jeszcze ataku w ogóle przy limitu. Boże, nie ataku legendarnego, tylko limitu. Użyjmy zatem rozpłatania. Limit. W kilku cięciach zadaje niewiarygodne fizyczne obrażenia pojedynczemu celowi. Pyk. Ciup, 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 ciup. Przekroczony limit. Bardzo szybko się udało. Spędziłem swoje dzieciństwo praktykując ten ruch z kijem pokojowym. Użycie go teraz na potworach jest bardzo satysfakcjonujące. Udało się. Pewnie tak wymachiwał kijem po prostu jak był młodszy. No, udało się nam. I przejdziemy w takim razie na lewo, żeby zebrać nasz łup. Zdobyliśmy bombę i obciążnik. Oraz zdobyliśmy skarb, który jest kurtką Moro. Marki zostawił ukrył się w różowym lesie. Zwiększa obrażenia zdolności wybuchowych. Na razie chyba nikt z naszej drużyny nie posiada takich zdolności. A tutaj jednak nie przejdziemy do tego, bo potrzebujemy tutaj jakiegoś... Potrzebowaliśmy chyba Kilofa, z tego co pamiętam, jak jeszcze grałem. Do tego momentu był potrzebny Kilof. Na chwilkę się tylko napiję, zanim w ogóle zacznę z nimi gadać.
Dzisiaj nie herbatka, dzisiaj inny napój. Trochę niezdrowy, ale co poradzić. Watson! Indy! To jest nawiązanie do Indiana Jonesa, jakby ktoś niestety nie skumał. Bardzo polecam, fajne wszystkie części filmowe. Indy ma obsesję na punkcie swojego tunelu, ale myślę, że ten monolit jest o wiele ciekawszy. Zastanawiam się, skąd się wziął i czy jest ich więcej. Czemu świeci? Czy te symbole coś skrywają? Tak wiele pytań! W każdym razie, na tym świecie nie brakuje tajemnic. Przynajmniej mamy nasze menu, info, które pomaga śledzić zadania i kolekcje. A tak, kompletnie zapomniałem, że te wszystkie menu na dole istnieją. Może raz na jakiś czas powinienem je sprawdzać i obserwować swoje postępy. Serio, tutaj jest jakieś menu? Może po prostu w info. Karty w ogóle? Wcześniej patrzyłem na odznaki, a nie zauważyłem kart? Do tej gry dodali karty? Jak w grze jest możliwość gry w grze, możliwość grania tymi kartami, ja poproszę. Jak zaraz po nagraniu tego materiału idę sprawdzić po prostu, czy te karty są dostępne, jakie będą kiedyś. Karty są rozsiane po świecie i zapewniają trwałe korzyści. Będę chciał zobaczyć, czy one są w prawdziwej, realnej wersji. Mamy zadania w ogóle, właśnie te totemy i ceramikę i właśnie pieska musimy znaleźć. Mamy cały bestiariusz, czyli to, co złapaliśmy, to, co spotkaliśmy na swojej drodze. Jak na razie wszystko, co spotkaliśmy, wszystko złapaliśmy. Mamy jeszcze rejestr. Znalezione sekrety i tego typu. Dobra, ale gadamy dalej, gadamy. No, kolejny fetch quest. Indy! Odkopywałem tu podziemną rozpadlinę, ale ten ogromny monolit spadł z nieba i zablokował wejście do tunelu. Potrzebuję trochę materiałów wybuchowych, aby usunąć to z drogi. To jest jakiś tunel? Nie ma chyba. Ten musiał przylecieć po prostu. Na kuli ognia spadł z nieba, jak niczym smoczy wojownik. Jezus Maria, ile tych krwawych gacków. Ciup, ciup, ciup. Niestety to nie zadziałało. Ale usuniemy od razu jednego, żeby było o jednego mniej tutaj w naszej walce. Pudło, 29 i 29. O! Pogoda energetycznie. Wszyscy otrzymują losowe premie ofensywne pomiędzy turami. Zupełnie przez to, że mamy niedaleko siebie ten monolit. Najpierw w sumie mogłem użyć tego szybkiego ataku, a dopiero potem to bez łap zaatakował jeszcze kogoś wtedy. I zrobiłby coś takiego, szybciej by poszło. A ten jaki atak zrobił, tego ataku nie pamiętam. Ciup! I gotowe. Nie pamiętam teraz, czy wrogowie się chyba respawnowali. Najpierw to, żebym nie zapomniał. Wrogowie bodajże się gdzieś tutaj respawnowali. Mamy kolejny rodzaj gacka. Użyję gejzeru, bo bodajże jest mocny przeciwko niemu. I użyję ataku z naskoku na tego tym razem. No, temu się udało jeszcze mocniej obniżyć HP. Mamy pudło. Ten się zablokował i ponownie ten. Miał? Dalej mamy energetyczną pogodę. Okej. Złapiemy ciebie. Schwytany. Elektryczny gacek. Pewnie nie brak odporność. A nie ma, że nieodporny na wodę. Nie zgadzam się z tym po prostu. Halo, Pokémony. Studiowałem Pokémony 15 lat. Nie studiowałem Pokémonów aż tyle. W ogóle bardzo mało pamiętam z Pokémona. Potrafię nazwać Pokémony po prostu po typie. Poznaję na pewno. Grałem w dzieciństwie przez bardzo długi czas. Ale słabo pamiętam zarysy fabuły po prostu. O ile w ogóle tam były. Nie ubliżając oczywiście. Czemu ja w ogóle cały czas patrzę? Nie ubliżając oczywiście Pokémonom. Powinienem w ten sposób porządzać mój ogródek. A nie, czekaj, moje podwórko już jest pełne kaktusów. Nie kojarzę nawet, żeby był jakiś tam wątek popularny. Oprócz tego, że po prostu cały czas były walki i Gotta Catch Them All. No może nie Gotta Catch Them All, tylko też po prostu samo przechodzenie tych wszystkich gymów. Hoppa, hoppa, hop. Mamy wygraną i ponownie nowy skarb. Zdobyliśmy mleko czekoladowe, które zwiększa trwale max HP bez łapa.
Więc użyjemy tego od razu na naszym bezłapku. Idziemy zatem teraz w górę. Chociaż moment, zerknę tutaj. A, tu był młot potrzebny, a nie kill-off jakiś. Przystań nadziei. Wygląda na to, że poza walką leczymy się całkiem szybko. Jednak nie jest to natychmiastowe, więc czasami będziemy musieli poczekać parę minut. To chyba szansa na ulepszenie zdolności lub sprzętu. Podejdźmy zatem tutaj do pani Linii. Mamy tu trzęsienie ziemi, bestie i mowę fauny. Jeszcze raz. Mamy tu trzęsienie ziemi, bestie i połamywacz. Nic, tylko same problemy. Przeprowadziłabym się do Dąbrówki Zielonej, gdybym mogła sobie na to pozwolić. Zostawiłabym nawet męża, gdybym musiała. Aha. Jesteś bardzo wierna swojemu mężowi. Zostawiłabym nawet męża. Co tu mamy? Zachód, droga do targu rolniczego i wielkiej galerii. Wschód, pustynie, przystani nadziei. Tutaj mamy wodę, odleczymy sobie całe HP. Chociaż nie musieliśmy chyba. Kolejna ceramika, tego nam tu brakowało. Mamy tutaj jeszcze ten skarb jakiś. Tu mamy w ogóle jakiegoś typka. A, możemy do niego podejść. Złodziej. Hej! Na co się tak gapisz? Nie jestem złodziejem. Nie ma tutaj żadnych ukrytych drzwi. Wynoś się stąd, spływaj, zanim stanie ci się krzywda. Cóż za miły człowiek. Mam nadzieję, że to nie w taki sposób postrzegają mnie ludzie. No, mamy tutaj jakieś drzwi, jak widać. Wejdźmy zatem do sklepu. Lubię tędy przechodzić, żeby popatrzeć sobie na miecze, ale nigdy nie miałem kasy, by coś faktycznie kupić. Sklepikarz zawsze rzuca mi srogie spojrzenie. Myślę, że skrywa mroczny sekret. Nie chcę walnąć gafy, ale to chyba był miecz Cloud Strike'a? Strike'a, tak. Prawie powiedziałem Strike'a. Cloud Strike. Z tego. O Jezus Maria, jak się nazywała ta seria? W każdym razie z gry kolejnej, która była trochę podległa chyba Nintendo albo podobnym. Stara gra w każdym razie. Dobra, stara gierka. Mamy sprzęty kolejne. Mamy wojskowy hełm, farbki zestawię, ponownie samurajską zbroję z odpornościami na kamień i powietrze, czepek pielęgniarki. I mam jeszcze strój pielęgniarki. Na razie nie ma chyba potrzeby kupowania. Mamy za to tutaj jakiś skarb. I tu chyba mamy ten mroczny sekret, bo widzę, tu jest lodóweczka jakaś. No i tu nie przejdziemy, bo ten złodziej nam tam przeszkadzał. Z tego co widzę. A mamy odciążnik w ogóle. Dziękuję bardzo. I co będziemy mieli tutaj, jak pójdziemy na lewo? Ech, jest tu dzisiaj trochę dziwnych typków. Nigdy wcześniej nie widziałem tu takiego ruchu. Miał? Nie, w tym miejscu nie dadzą żadnych resztek takiemu biedakowi jak ty. Sam już próbowałem. Kolejne nawiązanie. Tą postać z kolei... O! A no, jest tu skarb. Nawet nie zauważyłem. I to jest sztuka. Prosta i bezpośrednia. Czy to jest nabijanie się z tej puszki po zupie Campbell? Nie pamiętam niestety autora tego obrazu, ale... To jest chyba nabijanie się z tego. I mamy tu postać z gierek. Niestety nie pamiętam też również, jak się ta gra nazywa. Kojarzę naprawdę dużo, jeśli chodzi o popkulturę, jeśli chodzi o gry. Ale czasami naprawdę brak mi słów i brak mi po prostu określenia. Kojarzę na pewno tą postać. Tylko tędy przechodzę. Nie ma tu zbyt wiele do roboty. Może jeszcze załatwię kilku wrogów przed przejściem do następnego obszaru. Jimbo! Zgadzam się. Na razie się rozgrzewam. A gdy stanę się silniejszy, od razu kieruję się za granicę ku większym wyzwaniom. Czy wiedzieliście, że niektórzy wrogowie się odradzają, jeśli opuścicie obszar? Ale tylko ci, którzy nie blokują głównych ścieżek. Możecie ich wykorzystać do gromadzenia zasobów, chociaż raczej nie powinniście tego potrzebować. No, akurat niedawno o to pytałem. Mamy pop tarta. Trwale zwiększa atak i obronę Natalii o 2%. Jeszcze nie spotkaliśmy Natalii. Ale już wiemy, że będzie w naszej drużynie. Nie podoba mi się to w takim razie, że już się o tym dowiedzieliśmy. But... Czy próbowaliście już schwytać jakieś potwory? To jest trudniejsze z tymi silniejszymi. Obniżenie ich punktów życia nie wystarczy. Musisz też zredukować ich statystyki, a efekty takie jak ogłoszenie czy zamrożenie bardzo pomogą. Ale najpotężniejsi wrogowie są odporni na negatywne efekty, prawda? Przypuszczam, że skanując ich mógłbym sprawdzić ich odporności, ale czasem o tym zapominam. Każdy mały efekt pomaga.
No silniejsze potwory będziesz musiał nałożyć ich całkiem sporo, zanim się przekręcą. Pamiętam, w tej grze generalnie można nawet łapać bossów. Hej! I to jest piekło. Ify! If? Hej! Wyglądasz na spłukanego! Wynoś się stąd! Nie obsługujemy tu poczęgów! A jaka miła. To niegrzeczne. Ubieram się tak z wyboru. I mamy tutaj jeszcze jedną kolejną postać. Pickle. Ta, to już moje 16 ekspresso dzisiaj. Gałki oczne próbują mi wyskoczyć, ale czuję się świetnie, stary. Nigdy nie byłem prawdziwym fanem kawy. Może to się kiedyś zmieni? W tej grze się zmieni, uwierz mi. W tej grze będzie sporo potrzeby kawy. W lodówce mamy butelkę mleka nawet, prosto od kozy. I co my tu jeszcze mamy? Bryłę magmy w piekarniku i mamy czarny proch. Okej. Bayer, no faktycznie one są tutaj połączone. Z tym gościem chyba nic tutaj nie zrobimy. O, jest skarb pokryty. Mamy kartę! O, wkurzona pszczoła. Wrogowie gubią 1% więcej złota. Chcę zobaczyć tą kartę, bo nie tu. W ogóle dziwnie to wygląda. Tu info. Karty. O, podstawowa karta potworów. Wkurzona pszczoła. Wkurzona pszczoła rodzi się za każdym razem, gdy zwykła pszczoła ma zły dzień. Pozostanie wkurzona do końca swojego życia. Boże, jakie to jest po prostu... Definicja po prostu życia. I mamy tutaj jakiś symbol. To faktycznie trochę wygląda jak karty z Pokémonów. Powiem wam, mam parę kart, ale wykorzystuję głównie jak na przykład chcę swoje jakieś tam małe karty zrobić. O! Pan Hilary potrzebuje swoich skarpetek i okularów. Mungus! Ktoś ukradł moje skarpetki i okulary! Które niby mamy rok? Które niby mamy rok? Mój panie, 2020, który jest bardzo ciekawym rokiem. Oboje się dobrze skończył. Mamy tutaj naszych jakichś tam magów. Potrzebuje świeczek jakiś, żeby to zapalić. Okidoki. En duelike faketor, bo ósme smake, deus, deus, kosmateus i morele pax. Nie ma! Najpierw walka. Ekspy się pierwsze liczą. Szybkie cięcie. I atak. Niech. No, wykończę go później. Miał! Czemu krzyczysz, skoro to on nie zaatakował? No zaatakował mata. Szybkie cięcie. Ponownie. I tym razem w ciebie walimy. Z tego co w ogóle pamiętam, to im więcej wrogów zaatakuje właśnie tym szybkim... Nie szybkim cięciem, tylko tym z atakiem z naskoku? Do skoku chyba? No, jak się to nazywa? Atak z naskoku, no. Im więcej chyba wrogów zaatakuje tym atakiem, tym właśnie lepiej będzie ten. Więcej będzie właśnie... A, to też tak działa? Nie dopytuję zatem. Tylko zabijam. Minus 181. Nawet nie pamiętam, ile on miał życia, ale to jest chyba grubo ponad połowa. Chyba nawet więcej niż 3/4. Dobra, ale teraz serio, z nimi pogadamy. Nie ma to jak zamienić jedną literkę. Tandalf! Heja! Jestem Tandalf! A to jest mój partner Randalf. Dobrze, że nie Rudolf jeszcze. Tandalf brązowy i Randalf niebieski? Niebiesko-fioletowy. Jesteśmy razem już od 13 lat, studiując magię na całym świecie. Dobrze, że studiując magię. A nie, że coś, tylko śmieję się lekko. Można się tam nauczyć wielu rzeczy. Jestem pewien, że także nauczysz się wielu fajnych zdolności, gdy wydasz swoje punkty zdolności w menu zdolności. Nie próbuj przemycać samouczków do luźnych konwersacji. Zamierzam przejść grę bez poznawania zdolności, tylko po to, by zrobić ci na złość. Haha, nie obwiniaj mnie, jeśli ci się nie uda. No, i mamy Randalfa. Witaj, młodzieńcze. Widzę, że znasz kilka unikalnych zdolności. Możesz korzystać z większości z nich dowoli, bez żadnych kosztów. A
niektóre zdolności mają czas odnowienia, co oznacza, że nie będziesz ich mógł używać przez kilka tur. Czasy odnowienia, Mamy kilka takich zdolności. Czy czasy odnowienia są po to, żeby zrównoważyć niesamowitą potęgę? Tak. Na przykład ja mogę rzucać Giga Apokalipsę tylko raz na 10 tur. Nie żebym kiedykolwiek używał tego zaklęcia, jestem przyjaznym czarodziejem oczywiście. To tylko zbieg okoliczności, że południowy kontynent został ostatnio unicestwiony. Czyżby serio ten gość był odpowiedzialny za coś takiego złego? Nie wiem. Zawalczymy zatem jeszcze tutaj z kolejnymi potworkami w przerwie małej od pogaduszek. Z tamtymi ziomeczkami. Jesteśmy odporni na... Bardzo mało odporny. Muszę się douczyć trochę. Walimy zatem jeszcze raz piorunami. Im więcej atakuję, tym więcej chyba zadaję obrażeń. Dobrze mi się wydawało. Bezłap ma limit. Ale zaczekamy z tym limitem do czasu, aż będziemy mieli po prostu więcej wrogów. Tym razem na siebie. Pada. I skapitulowali. Czy to było mądre, aby pozwolić mu uciec? Może miał dość, ale może wróci, żeby się zemścić. Zobaczymy. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy odłamki szkła. Wybaczcie, ale akurat po prostu piłem, dlatego była taka malutka cisza. Odłamki szkła. Solidne, a jednocześnie przezroczyste. Cóż to za szaleństwo? Żaratość ma i obciążnik. Kogo my tu mamy? Za dobra, żeby z nami rozmawiać, co? Cóż, wszystko jedno, i tak mnie przerażasz. Okej. Ach, jesteśmy na miejscu, to jest targ rolniczy. Możemy zwinąć tamtą łopatę, a jeśli nas nie złapią, to może też kilka innych rzeczy. Miał! Wiedziałem, że możesz mieć ochotę na drobną kradzież. Tworzymy zgraną drużynę. No to wychodzi. Tu będziemy mieli kolejną rzecz, a tutaj będziemy musieli przejść z góry. Tego nie ruszymy niestety. Mamy bekonik. Chrupiący bekon. Tak łatwo po prostu? Bez tego? Nic, myślałem, że coś pójdzie tutaj. Możemy kupić prowiant. Ja nie mam zamiaru tego robić. Weźmy mięcho za to. Sorwa wołowina. Magiczny atak. Sterydy. Ciup. Ciup. A, no tak. Nie ma to jak mieć coś dla postaci, której jeszcze nie mamy. Tutaj potrzebujemy... właśnie, już łopatę mamy, już to możemy odkopać. Super, tu z tyłu jest więcej fantów. Możemy przemknąć obok sprzedaży, tak. Możemy przemknąć obok sklepikarzy jak ninja. Udało się rozwalić i zdobyliśmy nawet za to item, co zdobyliśmy, cegłę. I mamy już okulary dla tamtego kostka, już będzie można od razu się tego od razu to wykonać. Net. Sterydy są dla ciebie dobre. Naprawdę są. Trwale zwiększają twoje statystyki, więc warto zjeść ich tyle, ile zdołasz znaleźć. Jedyną wadą jest to, że możesz umrzeć młodo z pustym portfelem. Ale nie usłyszałeś tego ode mnie. A właśnie, bo od niego możemy kupować. O, mamy tutaj jeszcze skrzynkę. Miedziany klucz. Użyj go do usunięcia pojedynczej miedzianej blokady z domu Anny. I miedziana rura. Jeszcze nie wiem, kim jest. Przynajmniej wy nie wiecie. Ja pamiętam. Hej ty, nie powinno cię tu być. Porozmawiaj z Ladą przede mną, jak chcesz coś kupić. Przepraszam, zawędrowałem tu zupełnie przez przypadek. Nie zerkam na twoje skarby ani nic takiego. No. Średnio mi się podoba fakt, że możemy się dowiadywać o niektórych postaciach. Znacznie wcześniej niż powinniśmy. Ros. Ark, te ceny to zdzierstwo. Taniej wyjdzie poszukiwanie tych przedmiotów w skrzyniach lub bić na nich z potworów. Ale czasami trzeba... Potrzeba tylko tego ostatniego przedmiotu do ulepszenia broni, więc chyba będę musiał pogodzić się z cenami albo tracić godzinę na poszukiwaniu jakiegoś przedmiotu. Rory, gdy czasy zdają się ciężkie, przychodzę tu z wujem Rosem, żeby sprzedać nasze ostatnie resztki przedmiotów. Nie dają nam dobrej ceny, ale czasami naprawdę potrzebujemy szybkich pieniędzy, rozumiesz co mam na myśli. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, lepiej gromadź swoje przedmioty, gdyż któregoś dnia możesz ich potrzebować. Mamy w końcu nieograniczone ekwipunki. Nie wiem czemu, ale on mi się wydaje, że jest trochę stylizowany na Wiedźmina. Tak, tak trochę. Dobra,
Zwiedziliśmy tutaj wszystko. Jeszcze tylko rozprawimy się tutaj z tym naszym potworkiem. O, i kolejny nowy. Ciupniemy jednak najpierw ciebie. A, powinienem był go chyba atakiem bać. A nie, ten jest odporny na truciznę. Jest dobrze, jest dobrze. Ale za to nie... Użyjemy tamtego. Jak się ładnie z kuleczka zwinął trochę. Okej! Okay. Witamy! Here comes a new challenger! Dobra, i teraz w ciebie. A on ma jeszcze słodkość nałożoną, to już jest... Zero? A, pewnie było wodny. Pewnie dlatego zero. No ile tego, no gościuwo, no. Masz. Za karę. I proszę bardzo, może ci uda się złapać od razu. No i się udało, i będzie spokój z nią. Jak tak można, no co to ma znaczyć? W ogóle... No... Czy tak powinno być? Uroczy robak może uzdrawiać sprzymierzeńców oraz przywabiać pozostałe odmiany robaków. Nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Okej. Okay. Użyję szybkiego cięcia na tobie. I złapię ciebie. I złapamy. Dostaliśmy boróweczki jakieś, czy tam jagódki. Pudło, pudło, pudło. No dobra, 16. Uleczyło nas. Okej. Okay. Jestem ciekaw, moment, bo przy połaniach on myją. Niweluje neutralne efekty wszystkich sojuszników, w tym wilgoć... Aha, niweluje. I mam jeszcze tego smoczego robaka. Moczy wszystkich sojuszników, uwzględniając tych w rezerwie, chroniąc ich przed obrażeniami od ognia. Okej. Okay. Tyle nam na razie starczy z informacji. Mam już połapane te wszystkie, więc można śmiało ich wytępić. Jestem w ogóle ciekaw, chyba zrobię w ten sposób właśnie. Z tego co wiem, jest chyba jakiś achievement za to, że nałożymy na nasze postacie słodkość, a wrogowie po prostu przez to, że nie będą mogli nas atakować, po prostu pójdą sobie w odstawkę. A z tego co widzę, mamy wrogów, którzy nie mają żadnych chyba ataków obszarowych. Więc chyba całkiem fajnie będzie tak zrobić. Zrobimy małe... Dwa aż przedmioty mi się udało. Potrzebuję czterech tur w takim razie, więc... Ja sobie po prostu nakradnę przedmiotów od tego tutaj akurat robaczka. I zaraz mnie zobaczycie ponownie. Użyję jeszcze tej bariery. Co to? Premia defensywna? Wygląda nudnie, nie sądzę, żebyśmy tego potrzebowali. Premie defensywne są dla słabych. Lekkie łaskotanie. Nie. Już tylko ta jedna tura i zaraz się dowiemy, jak to jest, kiedy wrogowie muszą po prostu się poddać. Na siebie. I tobą kradziesz ponownie. I zobaczmy. Mogą? Dlaczego te mięczaki próbują z nami walczyć? Dają nam tylko darmowe PD. Aha, ten skapitulował. Czy on wzywa wsparcie? Trzeba je powstrzymać i nie pozwolić, żeby się to wypnęło spod kontroli. I ten też skapitulował. No ale Mat już nie ma słodkości, czyli chyba jednak nie pykło. Chyba jednak nie pykło. Zatem użyjemy... Niszczyciela po prostu wam pokażę, nie chce mi się... Chociaż ci i tak będą kapitulować, więc... Nie, użyję. Użyję, nie chce mi się. Niszczyciel. Limit zadaje przytłaczające fizyczne obrażenia wszystkim przeciwnikom w kilku uderzeniach. Rozprasza wszystkich wrogów, usuwając ich premie i pozytywne efekty. Proszę bardzo. Ten jeden przeżył ostatni. Zastanawiam się, czy robaki są jadalne. Wyglądają tak soczyście. Ten efekt naprawdę fajnie wyglądał. Lecimy zatem dalej. Odnajdziemy tylko... Zobaczymy tylko, co tu mamy w tym skarbie. Mamy kostur. Kostur druida. Kostur władający siłami natury. Zwiększa obrażenia, zdolności bio.
I przejdziemy chyba po prostu w tą stronę. Mamy nową osobę. O! Serio, ja chciałem akurat kończyć, ponieważ mam 45 minut nagrania, a musiała mi się ta musiała mi się tutaj wbić. Zrobię wam na złość. Zakończę ten odcinek. Zobaczycie walkę z tą oto tutaj postacią w następnym odcinku. Więc moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się podobał, zapraszam was do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, czy mam pomijać niektóre nudniejsze walki według mnie, czy chcecie je mimo to oglądać. Jeśli wam się ten materiał podobał, zapraszam was do lajkowania oraz subskrybowania. Po więcej, ja wracam pod kamień. Tak, tym razem wracam pod kamień, nie tak jak w poprzednim odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Co? Miał się odcinek skończyć? To tak. Nara.